Generalnie na polskim YouTubie nie ma żadnego filmu z tym egzemplarzem BMW M3 E30. Jadę teraz na spotkanie z właścicielem tego samochodu, którego mam nadzieję namówić na odrobinkę upalania. No bo kurczę, mieć M3 i nie zobaczyć jej pewnych możliwości. Niesamowite auto. Jestem tak pod wrażeniem tego samochodu, w pozytywnym sensie. Rzadko mam okazję siedzieć w autach, które PESEL mają większe niż 2-3 lata. Ten samochód, mowa o tym egzemplarzu, ma dość ciekawą historię, ponieważ chociażby w najbliższym czasie przeleciał na... proszę pana! Przeleciał na Nordschleife, na torze w Nürburgring. Ja też będę się wybierał tam niebawem, ale nie mogę wam nic więcej powiedzieć. Aczkolwiek, no... Zazdroszczę takim autem na Nürburgringu, to jest naprawdę nie lada zabawa. Jeszcze tych biegów nie umiem zmieniać i z szacunku do właściciela samochodu nie chcę go też katować, aczkolwiek na 4000 obrotów lata dość ciekawie. O, ja nie mogę. No i szczerze powiem wam, nie wiem, kiedy ostatnio miałem leciutkie ciarki na ciele i taki banan na twarzy, co w tym aucie. Masakra. Chyba zakochałem się w Youngtimerach. Czy tu jest szyberdach? Mamy zielone. O, właśnie co do tej skrzyni biegów. Ale luksus, co do tej skrzyni biegów. Ciekawe jest to, że skrzynia ma R-kę w lewo i do góry, a pierwszy bieg jest w lewo do dołu. I z tego co wyczytałem, bo nie doszedłbym pewnie do tego sam, jest to spowodowane tym, żeby dwójkę, trójkę i czwórkę wrzucać bardzo szybko. No taka ciekawostka, no bo skrzynia nietypowa. 195 koni, 4-cylindrowy silnik. Ja pierdzielę, jaka frajda! Ten samochód jest niesamowity! Wiesz dlaczego? No. Siedzisz w autach za 2,5 miliona, za 1,5 miliona, jeździsz sobie nimi i one wszystkie są takie same, tak szczerze mówiąc. A teraz masz takiego Youngtimera, przy okazji sprawdzić i no po prostu to, co powiedziałem przed chwilą do kamery, że nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki banan na twarzy, jak jeździłem jakimś autem. Zajebiste auto. Samochodów już nie będzie po prostu. Tak, to prawda. No to też jest smutne. Powiedz mi więcej o tej kierownicy, bo to jest kierownica japońska? Nie, wiesz co, to jest kierownica zrobiona przez firmę Ital Volanti. Tak? I te kierownice były montowane w samochodach, które się ścigały w DTM. Ślizga. W jednej trzeciej takie umiejętności, jakie ma ten gość. Dla wszystkiego chcę jeszcze powiedzieć, że lecimy na nówkach, oponach. Oj, ale rozgrzane. Zobaczymy, czy pójdzie, czy zamknie licznik. Mamy właśnie Berlin Zachodni. Zachodni. Już niedługo mają znieść ograniczenia prędkości w Niemczech, więc ostatni raz możemy pocisnąć. Ale
niestety Golf 1.9 w gazie. Tak, na frankfurckich rejestracjach. No nie mogę, nie umiem tak... Tak na 100%. Za duży szacunek mam do tego auta. Jedziemy te 300 na godzinę, to jednak frajda z jazdy, to naprawdę wystarczy spojrzeć na moją twarz. Wow. Ja pierdzielę. Nie wiem nawet co powiedzieć. To co wspomniałeś, to troszeczkę mu brakuje mocy w niektórych momentach do bardziej intensywnej jazdy. Ale no, siedząc na tamtym fotelu, kiedy ty prowadziłeś, naprawdę nie zauważyłem w ogóle ubytku mocy albo niedosytu takiego. To jest niesamowite auto. Nie wiem, no jestem bardzo szczęśliwy, że mogę poznać ten samochód. Warto też dodać, że to jest naprawdę bardzo unikalny samochód, tak zwany Royal. No, w Polsce zakładam, że jest tego zaledwie kilka sztuk, co też podwyższa jego wartość, a w ogóle jeśli chodzi o wartość samochodu, no on jest już swoje warte po 32 latach. Ten samochód to jest w ogóle ewenement na skalę tej marki, bo ze wszystkich BMW to jest samochód, który ma najwięcej osiągnięć na historii BMW. W historii, tak. Ciekawe jest to dla mnie, że jako właściciel nie oszczędzasz tego auta, no bo... Znaczy nie, no słuchaj, ja tak nie jeżdżę na co dzień, tak jak... czy tam okazjonalnie, tak jak ci pokazywałem, po prostu od czasu do czasu należy taki samochód też, wiesz, przeczyścić, trochę przepalić, no. Od razu podpytam, jak jest ze spalaniem w takim samochodzie, w sportowej M3. Wiesz co, po mieście ten samochód spali nie więcej niż 12-13 litrów przy takiej normalnej jeździe. No oczywiście jak go będziesz, wiesz, tam lekko połował, tak to ujmijmy, no to spali około 20. No. Samochód miał jednego właściciela przez 31 lat w Japonii. Samochód był od samego początku garażowany. Sprowadziłeś go z Japonii? Tak. Tak, no tutaj są wszystkie po prostu podzespoły sprawne. Wszystko jest w tym samochodzie tak jak należy, tak? I ten dźwięk. Piękny dźwięk. M30, czerwoną bestię zostawiamy w spokoju, ale jeżeli będziecie dosyć zainteresowani następnym samochodem, który właśnie teraz wam pokazuję, to nagramy odcinek. A przy okazji w komentarzach możecie zgadywać, co to za bestia. Cześć!